Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC Auto, witam was w zamkniętej becie Valoranta. Który pomyślał, że będę nagrywał? Naprawdę nie ja. Czekałem na live'ie 47 godzin, żeby dropnąć tą grę i na szczęście mi się udało, żeby nagrać ten film dla was i jestem mega szczęśliwy, że mogę tą grę na kanale pokazać. Pierwszego agenta, którego blokowałem, to jest Viper. Też nie do końca grę ogarniam jeszcze, nie do końca rozumiem mechaniki wszystkiego, ale postaram się rozegrać kilka gier, żeby wam pokazać, jak to gra wygląda i tak dalej. No zapewne wiecie, jak to wygląda i wszystko, ale mimo wszystko wam pokażę. Pierwszą agentę, którego wybrałem, jest Viper, ponieważ tak mi kolega doradził i mam nadzieję, że będzie ok. Nie grałem nią jeszcze, nie grałem ani jednej gry, więc zobaczymy, jak to będzie w praniu. Nauczę się w praniu, więc zobaczymy, jak to będzie. Szczerze nawet nie wiem, jak się gra odpala. Tak się odpala. Cyk. Ok. Zamknij mi, żeby nikt nie wchodził. Ok. Powiem szczerze, że grałem dużo w CS-a i Valorant to jest moim zdaniem takie połączenie Overwatcha z CS-em, ponieważ są umiejętności, są ulty, no i oczywiście bronie i cały ten zamysł rund i podkładania bomby lub rozbierania bomby, w tym przypadku Spike'a, jest przeniesiony z CS-a. Wybiorę sobie Viper oczywiście. Nikt nie wstrzyma oddechu w nieskończoność. Okej. Okay. I naprawdę nie ogarniam niebezpiecznych obszarów. Okej, okay. Toksyczna chmura. Okej, okay, dobra, toksyczna zasłona. Długo minie emitery gazu, okej, okay, to widziałem, jak to działa. Który rozbija się po kontakcie z ziemią. Rodowite ukąszenie. Chemiczną strefę. Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli to jest po prostu taki, też powiedzmy, obszarowiec. Tylko że bardziej właśnie czyści teren, na który są wrogowie. Grałem wcześniej Brimstone'em. No bo to jest, są ci agenci, którzy są na początku dostępni. Grałem Brimstone'em i był też fajnie, też to był obszarowiec, też właśnie mógł rzucać smoki, czy swojego ulta miał tak, że w jednym miejscu rzucał i rozwalał dookoła każdego, kto w tym ulcie był. Czyli na przykład jeżeli przeciwnicy podłożyli bombę na bombsite, to można na tym bombsite dać tego ulta. No i jest spora szansa, że oni w tego ulta wejdą, prawda? Także tak, pokażę wam jedną albo dwie gry, w zależności ile uda mi się rozegrać. Czy wygram, czy nie, czy będę miał zajebiste staty, czy nie, to nie wiem, zobaczymy wszystko. Mówię, ja nie jestem niesamowitym asem w tą grę. Jednak ta gra mi się bardzo podoba i no chciałem nią zagrać, krótko mówiąc, tego gram. Trzeba mnie zmienić na Sage. Aha, bo ktoś mi miał Viper, tak? No to pograłem sobie Viper, jak widzicie. Mam teraz Sage, świetnie. A Sage nie grałem jeszcze ani razu. God damn it. No i mam Sage, nie wytrzymam. Nikt mi nie ucieknie. Choć będą próbować. Problem jest z siecią, no aby nie. Faza zakupów na początku. Mam trochę czułość, trochę bardziej zwiększoną. Kolega mój na przykład sobie zmniejszył czułość. No i tak, jak widzicie, gra chodzi płynnie w 30, nie, w 60 klatkach. Ja znowu jestem niewyspany. I nie wygląda naprawdę ładnie, tak kreskówkowo. To wygląda tak, no może nie jak Team Fortress, ale art style jest naprawdę bardzo, bardzo podobny. Ok, jakie mam w ogóle umiejętności? Kula spowalniająca. Ok. Długotrwałe, ok, pole. Lecząca kula. No mogę wskrzeszać, no tak. Ja się nie ogarniam, jak się wskrzesza nawet, no ale dobra. No mniejsza. Tu ktoś jest. Oho, tak. Ja stąd idę. Ostrożnie! O mój Boże. Komunikacja, jak widzicie, w tej grze jest niesamowita. Nikt nic nie mówi. Mogę sobie to rzucić na przykład? Widzę nie dobrą. O, uleciłem się, super. O, zaraz umrę, świetnie. Oho, super. Co teraz? Został jeden gracz. Nie było opcji. O, rany boskie. Doskonale. No bo dostałem postać, której nie chciałem aktualnie. No, chciałem sobie Viper zagrać, to nie mogłem. To jest głupie. No to jest wybieranie postaci jak w Overwatchu, no nie? W Overwatchu tak samo się wybiera postacie i też może komuś postać zabrać. Bo jeżeli pamiętam, w Overwatchu też nie mogą być dwie takie same postacie. Chociaż jestem w świecie przekonany, że widziałem już wcześniej, jak grałem mecz, gdzie ktoś miał dwie takie same postacie.
Jestem naprawdę święcie przekonany co do tego. Jednak mogę się oczywiście mylić. Co ja mogę sobie kupić? No, nie za wiele. Kupię sobie snajperkę, zobaczymy jak to pójdzie. Kulę spowalniającą. Mówi, nie grałem Sage, więc wiem jak to działa. No jak widzicie, jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o gameplay, miło się gra, przyjemnie. To trzeba przyznać. O, ktoś się odezwał w końcu, wow. I tutaj dało. Super. A z tej strony ktoś idzie? No właśnie. O, ktoś smoka puścił. No tak, bo ktoś Brimstone gra. Fuck. O, i to jest właśnie ta kula spowalniająca od Sage. Czy ja trafię może w końcu z tej zepeki? Bo jeszcze nie razu tak, że z zepeki nie trafiłem. Wiem, jestem niesamowitym graczem. Halo? Zadałem mu kowej... Nie zadałem mu nic. Jakim cudem? Chyba nie zadałem mu nic. Otrzymałem obrażenia... Nie zadano obrażenia 101. Czyli zadałem mu obrażenia, tak? Dobrze. Został rozumiem? Jeden gracz. Ja nie zabiłem go, no pewnie. No powinienem w głowę celować, to wiem. Też postaram się tej rozgrywki, tego nagrania nie ciąć w żaden sposób. A ponieważ chcę pokazać całą rozgrywkę, jak to wygląda. Nawet jeżeli przegram, no jeżeli przegram, no to trudno, prawda? W CS-ie też nie byłem asem, też nie rozgrywałem zawsze. Więc ten gnój, ten. Mi Viper zadał. Jak ja mam grać, co? Jak ja mam grać? Dobra, zostawię to. To jest kula bariery. Aha, to mi daje barierę. To kupię sobie to, kupię sobie pancerz. Jestem w pełni wyposażony, goddammit. Najczęściej gram wandalem. To naprawdę. Do snajperek grałem dużo w CS-ie, ale tutaj po prostu no nie ogarniam jeszcze jak to działa. Fajne jest to, że możemy kupić broń dziekowy na początku rundy, co jest mega super. Tutaj gościu jest, to nie będziemy mu przeszkadzać. Tutaj ktoś jest, pomożemy może. Dobra, nie trzeba było. Mamy snajperka, niedobrze. Bum. Poszła ściana. Fajnie to działa, podoba mi się. Mówię, jeszcze nie używałem ściany, więc to było te fajne. Zobaczcie jak to działa z tej perspektywy. Okej, okay, no tędy nie przejdziemy. Bo jest ściana, więc. One behind it. From me. Okej, okay, czyli tutaj. Też nie mówię nic, bo w sumie nie oganiam jeszcze wszystkiego tutaj, nie? Gościu tupie. Wróg padł. Nice. A drugi mnie. Nie żyje. Położył. Dobrze jest. 3 do 2 w końcu. No jest mapa, gdzie są 3 bombsite'y i ona jest mega denerwująca, no bo zostało 30 sekund. Jak się obronić, nie? To jest strasznie, strasznie ciężko, żeby się obronić. I ta mapa jest tak źle zbalansowana, że to jest tragedia. No a gra na 2 bombsite'y jest w miarę okej, no nie? Inicjowanie spajka. No i też jak słyszeliście, to pewnie już ta gra ma pełną wersję językową polską, więc jest super. Już pomyśleli o Polakach. Został jeden wróg. A czy no, patrząc sobie jak duża jest scena polska CSGO, to nie dziwię się, że toksyczna tak to wygląda. Okej. Okay. No i te rundy tu mimo wszystko tak szybko lecą strasznie. Jest taki kompletnie inny feel tego wszystkiego. Wszystko jest takie... Tak to ujmę. Takie snappy, takie od razu, tak pyk, jest fajnie. Jest szybka akcja. Tam był gdzieś cwaniaczek. No, pierwszą rundę wygraliśmy, super. O to chodzi, panie i panowie, wysunę sobie trochę. Niech nasze oczy zapewnią myszkę. Nam przewagę. Zgadzam się. Mam spajka. Ja nie mam jeszcze ustalonego guzika, żeby tego spajka wyposażyć, więc. interfejs. Co on tak myszka mi skacze? O, nie, ruch. Nie, ekwipunek. O, wyposaż spajka. Nie mam tutaj w ogóle nic. Q. No nie mogę Q zrobić. Mogę F. No nie mogę F zrobić. Mogę. E, no nie mogę E zrobić. No świetnie. Nie mam guzika na to. Trudno. Nie kupiłem broni. Brawo ja.
O, teraz będę nas wykrywać. Widzę wroga. Lepiej nie. Chyba nie mam broni. Macie powiedzieć za mnie broni jakąś? Halo? Shit. Shit. Idę chyba w złe miejsce, mi się wydaje. Mam broń przynajmniej. Help. Widzę wroga. Wystarcza. Ja mam spajka, idę do nich. Ja mam spajka, Jezus, Mateusz, myśl. Nie chodź sam, jak masz spajka. A to działa. Tak, dobra. Mhm, świetnie. To nie do uniknięcia. Dostał w głowę. Nie mam pojęcia, jak. Na lewo ktoś był? I heard ya. Dostał jeden gracz. Słyszałem go tutaj. Dostał jeden wróg. Trup. Mam spajka. Zostało 30 sekund. Jest poziom toksy, no to o tym chodzi. Dawaj, dawaj, dobrze, jest! Jeśli coś ma być zrobione dobrze, zrób to sama. No przepraszam bardzo, ja nie miałem killa w tej rundzie. Niech spróbują mnie powstrzymać. Jest to spajka, bo nie wiem jak się wyrzuca spajka. Wcześniej wiem, ale... pod G, ale nie mam guzika, żeby go wyposażyć. Halo, no. Wyposaż spajka, caps lock, nie. Shift, nie. Tab, nie. Super. H może być, okej. Okay. Mogę sobie kupić w końcu broń, dzięki. Tarczę sobie kupię. Barierę sobie kupię, bo to jest całkiem fajna rzecz. Jeżeli ją postawię w dobrym miejscu, to naprawdę będzie fajna. No ale mówię, jeśli chodzi o te wszystkie umiejętności i tak dalej, to trzeba naprawdę sobie wyrobić to, jak ich używać, no nie? Co to jest? But. Gdzie widzisz wroga? Daj mnie cel. I na przykład Brimstone ma też... Bołotow, co jest mega fajne. Aha. I nie wiem, co się tu odwala naprawdę czasami. Widzisz, jestem mega zagubiony cały czas. Ała, Jesus. To był ult, czy mi się zdaje? Dostałem ładnie. Pięknie, elegancko. Toksyczna kula włączona. Teraz toksyny mu spadają i co on teraz zrobi? Nauczy się grać Viper. Przy okazji. Koniec żartów, już po was! Wróg padł. Został jeden gracz. Niski poziom toksyny, ale to nie rozumiem. No nic. Mówię, ta gra jest bardzo fajna i jest mega fajne Zostało uczucie. Zostało 30 sekund. Móc zagrać w grę, w którą gra mimo wszystko mało osób i mało osób ma do niej dostęp. Więc jestem mega szczęśliwy, że udało mi się. O, ktoś skrzesił jeszcze ten stage, skrzesiła, świetnie. Toksyczna kula włączona. Mega fajnie jest zagrać w coś takiego. O, ładnie gość tutaj toksyny robi dookoła tego spajka, żeby nikt nie podszedł. Bardzo mądrze. Niski poziom toksyn, no. Będzie taki życie, chyba nie. Wyłącza toksyny. On wszystko widział w tych toksynach. Gdyby mu się poszczęściło, lepiej to by zrobił wszystkich. To fakt. Czyli Viper jest naprawdę ciekawą osobą do grania. God damn. No przegraliśmy. Niestety przegraliśmy. Nie ma tego złego, odkujemy się jakoś na pewno. Mam asystę jedną, 5 śmieci. Czyli mamy w każdym rundzie jak na razie, świetnie. No te snajperki, no nie wiem, no to tak dziwnie strasznie działa. Ma to wskrzeszenie, będę mógł kogoś wskrzesić. Jak działa to wskrzeszenie? I celują zabitego sojusznika, aby rozpocząć jego wskrzeszenie. Po krótkiej chwili wróciłem do życia z pełnym zdrowiem. No dobra. Może tak być. No i tutaj nie ma granatów, nie ma smoku, nie ma fleszy i tak dalej. Mołotowy ma tylko marudną brimstone. Postać, w sensie. Boję się tu wychodzić, no ale... To była dobra walka. Leży Sage. Jest dobrze. First blood, guys. First blood. Tylko na tabeli. Nie mam spajka, to sobie pójdę sobie tutaj. Tam jest. Nie wiem, jak się to postać nazywa, ale ktoś tam jest. To jest najważniejsze. God damn, Molotov. Czyli to jest jeszcze Brimstone. A gościu kuca, widzieliście to? Faniaczka. God damn. Ja się ustawię tu.
A, tam po lewej słychać typów. Nie ma co. Halo? I am scared. Wow, wizja od tej. Jak ona się nazywa? O, to jest flash. Jak najbardziej. On by to na prawo. Jednego mniej. O, leży, dobry. Mogę ją wskrzesić? Proszę bardzo. Zostało 30 sekund. Sztos. Sztos. Spike podłożony. Bo nie wiem, gdzie się ustawić. I też nie wiem, co robić. W sensie z umiejętności moich naprawdę nie mam pojęcia. Nigdzie to, się nie ubiegł. Nie to, co chciałem zrobić totalnie. Chciałem tarczę dać. God, no nie, ale zepsułem. Myślę, że to będę ugraną. Myślę, że to będę ugraną. Chcę pisać jedną tą grę. Ale praktyka trzeci mistrza, prawda? Decydowanie tak. Tupa 2-4. God damn it. God damn it. Nie chcę Spike'a. Podziękuję. God damn it. Jaka tutaj... Też naprawdę nie wiem do tej pory, jaka tu broń jest najlepsza, no nie? Pojemność magazynka. 25, 30 przebijalność, cień średnia. Bla bla bla, szybkostrzelność. Wezmę tego, zobaczymy, może tym jakoś lepiej pójdzie. Barierę mam pod C, nie pod Q. God damn it. Odbezpieczyć broń. Fajnie, że goście ze Spike'iem idą asami, bo jest tylko ich dwójka, nie? Więc super, ała, dostałem. Ała, Jesus, co to było? Znowu to samo, ile i te... To jest fajne. Ta kasetówka mi się podoba. Precz. O, to sam. Wyłączyli mapę. Świetnie. Świetnie. Tu jest nadajnik stymulujący. Już nie wiem, jak strzelać. W sensie nie mam pojęcia, czy strzelać serią, czy strzelać pojedynczo. Seriami nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, ja tylko... Nie ogarniam, ale mówię, fajnie mi się w nią gra i jestem mega zadowolony z tego, że dostałem dostęp do niej. I też mam nadzieję, że jak będzie open beta, to ludzie, którzy oglądają teraz filmy, oglądają teraz live'y, będą grać. Ponieważ aktualnie Valorant rozwalił rekordy Twitcha. 1 700 000 oglądających jednocześnie. Nie, czy w danym dniu, chyba w danym dniu, tylko League of Legends ich pokonało 10 000, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. A 19 oglądających najwięcej w historii Twitcha. Chyba. Tam mi się zdaje, tylko informacje usłyszałem. Mogę się mylić? Ale tak czy siak Valorant naprawdę rozwalił rekordy. I dlaczego? Bo wszyscy chcieli betę Valoranta. Tylko teraz dlatego. Wygramy. Tylko dlatego rozwalił rekordy. Tak to nie wiem, czy bym miał tyle widzów. Możliwe, że tak. Koniec żartu! Już naprawdę nie mam pojęcia. No wychyl się, cwaniaczku. Nie ma Fendi Fire, więc to jest spoko. No i na razie w Valorancie są gry nierankingowe. Czyli nie dostajemy rangi, nie możemy rangi stracić, jak cokolwiek zrobimy. Co jest mega, mega fajne. Dostaliśmy tarczę na łeb. O, ładnie. Ładnie, rozwalił. Całą dwójkę. Gryzie piach. Okej, okay, super. What? If you can. I don't. Czasami przykład nie rozumiem kogoś po angielsku, czy nie wiem. Nie rozumiem kogoś i głupio mi pytać po raz kolejny, więc siedzę cicho. Bycie interwetykiem jest takie fajne, nie? God damn it. Spadaj. Viper, god damn it. Zostało 30 sekund. No super. Na prawo ktoś przeszedł, słyszałem. A, był tutaj, a jak nie widziałem. Wychodziłem i nie widziałem nikogo. Jak to działa? Ech, tak ja. Nie mam pojęcia, czym grać, nie mam pojęcia, co i jak zrobić.
Przestałem postać, którą w ogóle nie ćwiczyłem, no. Viper poczytałem, może bym ogarnął, ale tutaj tak w locie wszystko. Narzekam na tą grę, ale to jest jedynie moja niewiedza, więc gra moim zdaniem jest fajna, w grę naprawdę będę grał. Udało mi się zagrać z kolegami, bo też żepnę nie Valoranta i bawiłem się naprawdę fajnie. Więc polecam tą grę bardzo. Jeśli macie dostęp, to grajcie, a jeżeli nie macie dostępu, to czekajcie. Może tak. Polędy. Kademe, dobrze, udało się. Przeciwnik zabity. O. Czyli strzelaj serią. My wypałem go. Albo jest dwóch na dwóch, no tak. Nie wiem, idę tędy. Nie wiem, jak ty ziomuj się, idę tędy. Został jeden gracz. Został jeden wróg. Ja dostałem to w głowę, bo miałem, nie wiem czy full życie, ale miałem sporo życia, dostałem to z głowę i padłem. 156 obrażeń, no świetnie. Ogień potrzebuje tlenu. Już ja dam Phoenixowi tlenu. A, kupiłem sobie te, dobra, muszę kupić to. Kupiłem sobie tańczy i kupiłem sobie broń. Ajajaj. No i tu widzicie, że praktycznie po pierwszej wygenerujcie możemy kupić sobie jaką broń chcemy. To naprawdę dostajemy na tyle hajsu, żeby kupić jakąkolwiek broń pragniemy. Phoenix always run from me. Rundy są tutaj. Nie znaczy rundy mecze są tutaj do 13 wygranych. No ja widzę do 12, tak? Ktoś tu już czacie dawno stać. Super. Ta kula spowalniająca jest spoko, bo przeciwnik stoi w miejscu, ale jak strzela to i tak stoi w miejscu, więc. To jest takie. Ludzie mówią, że set jest OP, bo może wskrzeszać. To jest taka Macy to wyłącza. No i potrafi być OP, bo jeżeli na przykład, nie wiem, staje Sage sama na dwóch i już sobie wkrzesi kogoś, to nagle jest 2 na 2. Wiecie o co chodzi. God damn it. Idziemy wszyscy tu. To się będziemy opiedzielać. Omen Phoenix. Omen, wiem gdzie to jest, ale nie wiem gdzie jest Phoenix, stary. Ja nie ogarniam tu miejscówek jeszcze. Tylko to oczekujesz ode mnie. O, to był ult Dreamstone'a, o którym mówiłem. A to sobie ja mi strzela, dobrze wiedzieć. Pomógłbym mu szybciej, ale no niestety. Mój ult jest jeszcze nie pora nam. Został jeden wróg. Za wolno. A! Dobra, udało się. Co znowu umarł? Chyba tak. Precz! No, Owen wyłącza nam mapę. To jest ulce niefajne. Tu na dole ktoś był chyba. Ja się uleczę. Okej. Okay. Ta runda nie idzie najgorzej. Mamy szansę to wygrać. I to dobrą szansę, żeby to wygrać. Hey guys. Co tam? No i ty próbuję, mimo wszystko. Co jest dla mnie jest. No i teraz sobie ucieknę i umrę. Fucking hell. Nie? Dobra. Umarłem, tak, bo to. Nieważne ile ma się życia, no 999 mi to dało. God damn. W końcu, właśnie tak lubię wygrywać. No jeszcze do 7, więc. nie jest zbyt kolorowo mimo wszystko. Wandal. Nie mam hajsu na tarczę. No ale cóż, udało mi się wskrzesić dwie osoby. Jestem szczęśliwy, no 28 pingu. Najgorzej, za każdym razem jak rozpoczyna się nowy poziom D i jest się na ESP-ie, w prawym górnym roku pisze problem z siecią. Ale problemu z siecią nie mam. To jest dziwne, ten mikrofon mnie irytuje, dobra, teraz. Boże święty. Problemu jest taki też, że nie patrzę nigdy pleców.
Nigdy praktycznie? Coś się? Wróg pa, leży. Będzie bolało! No ładnie. To był ult chyba. Chyba, nie jestem pewny. Nie znam jej ulta. Jest 3 do 2, panowie. Potrzebne mi, potrzebne mi zwłoki. Potrzebne mi zwłoki. Potrzebne mi potrzebne mi zwłoki, lol. Jaki tekst. Nie wiem, jaką umiejętność on ma, nie wiem, po co mu potrzebne są zwłoki. Potrzebne są zwłoki. 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 Nie mam żadnego pojęcia. O, świetnie, 2 na 2. Zostało 30 sekund. Widzę wroga. Został jeden gracz. Mówiłem okno. Gościu nie ma słuchawek. Ja słyszałem go z prawej strony. A słuchawki mam na full. Dun, 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 dun. Nie można niestety zobaczyć ile mecz trwa, albo ja nie wiem gdzie. Ostatnia runda połowy. No cóż, PPM 3. Całą kasę. Równie dobrze możemy ją teraz wydać. PPM 3 mi pisze. O, klikam to. I się pojawia, ale to zbytnio nie działa. W sensie. No, wydamy całą kasę, bo co jest? Runda. Runda już ta runda? No dobra, to wydam na to. Wydam na to. I fajne jest to, że można by mi sprzedać, tylko nie mam pojęcia, czy dostajemy z powrotem. Na tyle samo kasy, czy nie? Nie mam żadnego pojęcia. Nigdzie się nie ukryjecie! Tja, a to jedna zjadą jak chcą, więc. O, to jest też ult. Bardzo niefajnie. Ja wiem tyle o tej grze, co. Makijażyska o komputerach, co? Pieprzone drony. Koniec żartu! Już po was! Jak tam Viper? One right. To ja wiem. Bro. Właśnie miałem mówić, jak to się patrzy pleców. Doskonale. 5-0, świetnie. Właśnie miałem mówić, jak ktoś nie patrzy pleców. W tym samym momencie nas zabili. Zamiana stron. Świetnie. Wiem, co należy uczynić. Należy, moja droga. Wygrać to, albo spróbować przynajmniej. My teraz się jeszcze bronimy, a przegraliśmy po lepszej połowie, więc świetnie. Widzicie, że tu jeden gość tylko gadał. No wiem, że ja też nie gadam. To też jest błąd. No ale. Ja nagrywam moją filmówkę. Nie no, tak naprawdę to nie, no. Ale. Ej, 2H, 2B, 1 mid, tak? Tak o to chodzi? Dobra, zaś pomogę Viper. Zabrałaś mi. Pora podkręcić tempo. Postać. Rozumiesz? Steph? Nie wiem, czy to jest laska, czy nie. Jednego zabiłem. To się liczy. Pod M jest mapa. Mogę dać tu ostrzeżenie? Mogę. Świetnie. Zobaczmy, jak gra Viper, bo jestem bardzo ciekawy. Proszę bardzo. Mogę zabić większą ilość osób, ale. Nie wypłynę, proszę bardzo. Strzał w głowę, pięknie. Strzał w głowę jest tu zabójczy. Potrafi zabić naprawdę jednym strzałem. Co z głupie? No, no ale cóż. Nawet tak wcale się nie było. Został jeden wróg. Pięknie. On miał chyba shotguna, z tego pamiętam. Wygraliśmy rundę. Jeszcze nie jest wszystko stracone. Jest jeszcze bardzo dobrze. Widzicie, problem z siecią, powiem gojnym. Uwaga i. I zniknął. Nie będzie mnie stać na to. Zainwestuję w Stingera, w tarczę, w kule bajery. I tyle. No nie mam nic więcej do kupienia. Pójdę na A. Fajnie, że dwóch jest sobie, jeden jest na B. Na pewno dobrze nam wyjdzie. Możemy ich odeprzeć. Możemy ich odeprzeć. Powinniśmy dać radę. Stworzyłam
bajerę. Proszę bardzo, elegancka bajera. Przydałem się na coś. A ja się schowam tu. Nie wiem, czy ta bajera jest nieskończona. Możliwe, że tak, o, teraz mnie wykryją. Chociaż nie, jestem poza kółkiem. Chyba byłem poza kółkiem. Obym był poza kółkiem. Góry też mogą być. Ta bajera chyba jest na całą rundę, dopóki się nie rozwali. Więc chodzenie tutaj i dawanie tej bariery tu, to jest bardzo dobry pomysł. I ona się niszczy, widzicie? Kruszy się coraz bardziej. Tak? Tak, zniknęła. Przegrupowuję się. Ale tak jest na długo. Widzę wroga. Bi, jak... Prosto w głowę. Bi. Okej, to idę bi. Nie wiem, czy biega się szybciej z nożem. Chyba nie. Nie, biega się chyba szybciej z nożem. Widzę wroga. Dobrze, dobrze. Zostało 30 sekund. Dawać, panowie. Wow, wow, wow. Brimstone, nieważne. Został jeden wróg. Też widzę Spike'a. Ten typ przyjdzie tu, czy nie? Nie, już zostało 10 sekund. A był tam jednak, okej. Okay. Ślicznie. Udało nam się. Teraz już wiem, jak uciążliwe może być moje leczenie. Haha, no bardzo. Kula spowalniająca. Dobra, oganiam, co mogę robić. Także idę tam i to zrobię. Okejo, 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 okejo. Mam plan działania. Tu, 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 tu. Dun, tu, dun, tun. Uwaga. Muszę wzmocnić moją siłę. Będzie akcja. Stworzyłam barierę. Pięknie. Oj, wykryją mnie. God damn it. Widzę wroga. Czy nie rozwalają tę barierę? Oby nie. Nie wiem, czy zabiłem dobrze. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Nie wiem, czy tam u góry ktoś był, czy tutaj. Prosto między oczy. Prosto między oczy, no spoko, jest 4 na 4 dalej. Znalazłam Spike'a. Spike jest na prawo, a tutaj na rowok też coś był. Ktoś osu tu porządził. Dobra, zwaliła się po lewej, nie zwaliła się po prawej, ale dziwnie. Dobra, idę do Spike'a, bo w sumie nie wygrałem bez Spike'a. Czysta jakie myślenie. Umrę. 9 HP. Lecz się. God damn it. A halo, nikt nie patrzy tego. Uciekałem stąd, stary, czemu ty nie patrzyłeś? Zostało 30 sekund. Został jeden gracz. Toksyny w górę. Damy radę, nie zdążą. Będzie git. Chociaż mogę go tylko zabić, nie muszę podkładać. Z tyłu. Zdążyliby, nawet jakby go zabił. To mi się zdaje. Nie mam pojęcia w sobie, dobra. Dajcie mi chwilę. Nie ma chwili, stary. Jaki sprzęt? Mamy grać, a nie, udawać. Sporo hajsu. Kupię sobie dokładnie to samo. Ta kula spowalniająca to był beznadziejny pomysł tam. To mi się wydaje, ale też idę tam. Zrobić dokładnie to samo. Cisono i Miei. Okej. Okay. Napisał wait po angielsku, a jeszcze już po chińsku. Ściana postawiona. Cyk, ściana. Pięknie. No i dopuszczam to znowu, ja się usadowię tu. Żeby mnie nie wykryli. A teraz mnie puścili jednak. Bez sens. Bo ich tu nie ma chyba. Tym razem. Tak, tam widziałem Spike'a. God damn it, na B. Na B jest, są 3 osoby. Świetnie. Spike podłożony. Ja nie mogę tego odpalić. Świetnie. I co mogę z tym zrobić? Okej. Okay. Jednego mniej. Proszę, obrócisz.
Został jeden gracz. Został jeden wróg. Załatwiłam wroga. Tak blisko. Tak blisko. Ult w gotowości, w gotowości. A możemy zobaczyć, czy inni mają ulta gotowości. To jest ciekawa informacja. Ha. Nie wiedziałem, że tak się da. Okichnę. Kichnąłem. Oh, god damn it. Dobra, kupię sobie lekkie tarcze i pójdę na A zrobić dokładnie to samo, co przed chwilą. Nie zdążę. Pokichałem. Mój nos, god damn. A nie ma tam spajka, więc. Włożyłam barierę. Precz. Ultimate Omen. On się teleportował tu. I chyba. No, to był Omen, który się teleportował. Czyli on tu gdzieś blisko może być. Chociaż też Omen się teleportuje w każde miejsce na mapie. Więc to nie jest tak. Na tywa to co? Będę mógł kogoś skrzesić. Ktoś umrze, więc spoko. Idę na B. Zostawiliśmy A w spokoju. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Będzie bolało! No, teraz są tam. God damn it. Mógł kogoś skrzesić, czy nie ma sensu już w tej rundzie? Wydaje mi się, że nie ma sensu w tej rundzie już. A i tak pójdę. Będę dobrym teammate'em. Zostało 30 sekund. Nie, nie ma sensu, 30 sekund zostało. Sorry, stary, nie ma sensu cię wskrzeszać. Został jeden wróg. Okej, okay, skąd cię? Tam gdzieś. Dobra, leży. Co to za broń? Wandal, o super. Nie, czy mnie nie wiem, czy się wandala, nieważne. Już ja ich nauczę szacunku dostać. Ciężkie pancerze, bariera. Okej. Okay. Idę już tam. No jest to jakaś taktyka, która się nie sprawdza. Ale jest to taktyka, której się będę trzymał. Jeżeli macie jakieś porady lub cokolwiek, jeżeli macie betę Valoranta zamkniętą i gracie i ogarniacie bardziej lub ogarniacie ze streamów czy czegokolwiek innego, możecie napisać. Będę wdzięczny. Tak to zobaczymy. Koniec, jak to pójdzie. Już po was! Są tutaj pod... A, słyszałem kroki. Aby to byli moi teammates, bo to słychać ludzi z 5 kilometrów. Widzę kogoś. Znalazłem spajka. Na szczęście nie wykryło mnie. To dobrze. Dobra, idę kogoś skrzesić. Mimo wszystko. To będzie dobry pomysł, za to będę. Pushing mid, tu. Okej. Okay. Gdzie tu umarłeś? Chodź. Mój ulti jeszcze nie pora na mnie. Widzę wroga. Zobacz go, no. What the fuck? Jeszcze z tyłu jeden. Został jeden wróg. Super, wygraliśmy. Huch. To była elegancka runda, udało mi się kogoś wskrzesić. Jestem szczęśliwy. Jeżeli ja robię coś dla drużyny, co wydaje mi się być dobre, to ja jestem z tego powodu szczęśliwy. I to, że go wskrzesiłem, to wydaje mi się, że to była dobra decyzja. Okej, okay, idę tam z powrotem. Daję znowu tarczę. Ta rozgrywka może być monotonna. Jednak, jeśli chodzi o takie gry, nie jestem ekspertem, nie jestem, nie wiadomo jakim recenzentem niesamowitym. Lubię grać w takie gry. Na odcinek takie gry się nadają na pocięty, ale ja zostałem taki niepocięty, żebyście zobaczyli, jak ta gra wygląda, jak wszystko się prezentuje. Ze strony takiej osoby jak ja. Może to być na pewno ciekawe, że osoba, która nie jest znana, nie jest popularna, nie dostała tej gry przede wszystkim, tylko musiała walczyć o nią. Jak to wygląda z mojej perspektywy, prawda? Ulty w gotowości. Chyba 4 na 4. O, i Sage skreśliła, świetnie. Nie wiem też z jaką ilością HP się tutaj ta wskrzesza. Szczerze.
prosto w głowę. Okej, dwóch jest w nęce. Został jeden gracz. Co to ma? To jest ult? Tak, to był ult. Nie trafił niestety. Chyba jeszcze jedna runda i po meczu. Niestety. Punkt meczowy. Kiedy ich ujawniam, zazwyczaj się dekoncentrują. Trzeba to wykorzystać. To wykorzystuj, wygraj rundę z nami. Potrzebuję tego. Dzięki. Znaczy no, on mówi, że jeżeli ujawnię, to się dekoncentrują. Tak, to są postacie, które mogą strzelić w jakieś miejsce i ujawniają graczy w danej, w danym obszarze. Co jest mega fajne, mega spoko. To na pewno. Postawię to tak. Nigdzie się nie ukryje! Tworzyłam barierę. Syk, bariera. Pięknie. Nie mam pojęcia, czy coś dobrze, nie mam pojęcia, czy coś źle. Gram tak, jak mi się wydaje, że jest okej. Okay. To jest, są takie początki straszne, tak samo w Warzone. Nie jestem idealnym graczem. Ale staram się, tak? Staram się, robię co mogę. W tym momencie powinniśmy wygrać, jeżeli tego nie zepsujemy jakoś siarczyście. Can you heal me, Sage, please? Sage? Co Sage? Został jeden wróg. Doskonale. Zrozumiałem to. Zrozumiałem tylko, że Sage coś. Także jestem idealnym graczem tę grę. Jestem perfekcyjnym teammate'em do gry. Także no. Może to jeszcze ugramy na remis, bo nie możemy tego już wygrać. Możemy to jedynie na remis ugrać. A na razie moje wygrane i przegrane to są dwie wygrane i jedna przegrana, tak mi się zdaje? A zrobię teraz inaczej. Jeżeli mi się uda. Zrobię tak. Pięknie. Ta kulka daje nam trochę do ulta, więc to jest spoko. Mogę tu obejść. Zajebiście to postawiłem. Precz! I po mapie, na chwilę. Okej. Zajdziemy ich od tyłu, gnoi. A przynajmniej taki jest plan. Spike podłożony. Dobra, no to jest słaba akcja, nie ma co. Czy to wygramy, czy to przegramy? To jest dobre pytanie. Posuń się. Idę zabijać. Albo nie, bo nie mi trafić. Unieszkodliwiłam wroga. Został jeden gracz. Koniec, tyle. Atakujący wygrywają. Porażka. Trudno. Nie będzie to rozgrywka, którą... to będzie wygrana, którą pokażę. Będzie to rozgrywka, którą teraz zagrałem, żeby wam tę grę pokazać. Gra mega fajna, mega mi się podoba. Ma... tytuł pierwszy. Proszę bardzo, użyj tytułu. Przywieszka Valorant. Super, dobra. Tak się prezentuje Valorant, tak się prezentuje ta gra w wersji beta. Zamkniętej. Gra bardzo fajna, niektóre rzeczy są zbalansowane dobrze, niektóre rzeczy są zbalansowane źle, na przykład ta mapa z trzema bombsite'ami, moim zdaniem potrzeba to naprawić, potrzeba coś z tym zrobić, na przykład ją usunąć. Bo nie sądzę, żeby można było ją zbalansować tak, żeby to pykło. Ponieważ obydwie drużyny są tak samo zrobione, nie to, że na przykład na trzech bombsite'ach ci co podkładają są słabsi od tych co bronią, bo tak nie jest. I naprawdę ciężko jest się obronić, także myślę, żeby to można było zmienić. No i niektóre postacie są też OP, mówili, ludzie mówili, że Sage jest OP, nie mam pojęcia czemu. Dlatego, że może wskrzeszać, tak mi się zdaje. Mercy też w Overwatchu wskrzeszała i też ją znajfili, dlatego mi się wydaje, że o to tutaj chodzi. No ale cóż, to był Valorant. Trzymajcie się, moi odcinacie, cześć, pa. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, pa, pa.